Patrzę do notatek, które mamy i widzę, że to, co dzisiaj e, omawiamy, nie będzie przyjemne, ale może uratować nie jeden biznes. Odkryjemy ciemną stronę wskaźnika, który jest lubiany przez tak wielu, wykorzystywany przez tak wiele firm, żeby motywować podejmowane decyzje strategiczne, ale również uruchamiane projekty inwestycyjne. Ale zanim o tych nieprzyjemnych rzeczach porozmawiamy, może zastanowimy się nad genezą wskaźnika OI, bo to właśnie dzisiaj będzie temat naszego materiału. Cześć, ja nazywam się Jacek Kwek, a razem ze mną Sandra Niedźwiedź. Na co dzień w Soldis pomagamy menedżerom produkcji, by wdrażanie rozwiązań smart manufacturing było rzeczywiście smart. To może zacznijmy w takim razie od najprostszej rzeczy, czyli definicji. Spróbujmy sobie wyjaśnić w ogóle, czym jest ten wskaźnik. I może najprostszymi słowami. Wskaźnik OEI to takie narzędzie, bardzo popularne swoją drogą, które pozwala na ocenę efektywności wykorzystywania maszyn i urządzeń produkcyjnych. Z pozoru bardzo proste. Mamy tutaj tylko trzy składowe, ale ta prostota nie jest taka łatwa do analizy. O tym musimy pamiętać. Powiedziałaś o e, analizowaniu wskaźnika maszyn i urządzeń, a czy można się pokusić, by OII policzyć również dla ludzi? Nie tym wskaźnikiem. E, tutaj m, pamiętajmy o tym, że wykorzystujemy jakieś nominalne wartości. Dla człowieka jest... E, Trudno zdefiniować taką wartość, to nie jest możliwe. Mamy inne wskaźniki, które, które oceniają pracę ludzi, natomiast samym wskaźnikiem OII nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Okej, okay, dobra. Czyli wiemy już, że e, mamy wskaźnik, są jakieś trzy składowe. Co, co to takiego? Jest to na pewno iloczyn, czyli mnożymy wszystko. E, dostępność, wydajność i jakość. Czym jest dostępność? Dostępność mierzy stosunek prawdziwej, prawdziwej produkcji. Czasu wykorzystanego na rzeczywistą produkcję do czasu, który był zaplanowany na produkcję, uwzględniając wszystkie przestoje, awarie, naprawy. Kolejno wydajność, czyli ocenia, jak... Szybko maszyna produkuje w stosunku do swojej maksymalnej, idealnej prędkości, jaką jest w stanie osiągnąć. No i jakość, czyli stosunek dobrych sztuk, wyprodukowanych dobrych sztuk do sztuk, które wyprodukowaliśmy ogółem. Mm -hmm. Brzmi jak szwajcarski scyzoryk w kieszeni menedżera produkcji trzy składowe stosunkowo prosta formuła obliczeniowa. Na końcu mamy jakiś procent i wszyscy powinni być zadowoleni. Ja się już uśmiecham, bo brzmi presto, brzmi łatwo, natomiast nie do końca tak jest. E, musimy pamiętać o tym, że tak jak już wspomnieliśmy, wskaźnik OII nie uwzględnia pracy ludzi oraz innych aspektów procesów produkcyjnych. Mm -hmm. Mówisz tutaj pewnie o wskaźnikach metrykach, które znamy z obszaru utrzymania ruchu. MTBF, MTTR, pewnie jakieś wskaźniki jakościowe tutaj też e, wchodzą w grę, ilość dobrych sztuk, to stosunkowo niewiele, jeżeli patrzymy na, na cały arsenał wskaźników, które znamy z jakości. Ehm, dobra. Z kim i jak często powinniśmy OII monitorować? Tutaj odpowiem bardzo inżyniersko. To zależy. To zależy tak naprawdę, kto analizuje, pod jakim kątem. I tak jak już mówiliśmy, OEI jest bardzo uniwersalne, uniwersalnym narzędziem, który może być wykorzystywany na różnych szczeblach przedsiębiorstwa, zaczynając od hali produkcyjnej, gdzie jest oceniany, jest monitorowany i analizowany codziennie albo częściej niż raz dziennie. Po to, żeby jak najszybciej zidentyfikować ewentualne problemy i wdrożyć działania korygujące, później mamy poziom działów produkcyjnych, tutaj jest już oceniany z mniejszą częstotliwością, najczęściej w cyklach tygodniowych, miesięcznych, po to, aby zauważyć, jakie mamy trendy, i wdrożyć ewentualnie działania doskonalące. No i ostatni e, szczebel, no to jest zarząd, w którym mm, tutaj o, o, analiza odbywa się najrzadziej. Zazwyczaj jest to są cykle kwartalne mm, lub jakieś wyjątkowe sytuacje, gdzie mm, zarząd widzi jaka jest efektywność całego przedsiębiorstwa oraz jest w stanie zaplanować dalszą ścieżkę rozwoju, zaplanować strategie biznesowe. Całego, całej firmy. Mhm. Widzę tutaj taką, taką zaletę, podstawową zaletę dla tego wskaźnika, że jest to w pewien sposób pomost między operatorami, menedżerami średniego szczebla a zarządem. E, taki, e, takie narzędzie, które pozwala tym trzem szczeblom zarządzania firmą się w stosunkowo prosty, łatwy sposób komunikować, ale również podejmować odpowiednie decyzje z, taką, z takim tempem, jaki dla każdego e, szczebla jest ważny. Czyli operatorzy mogą te, te działania korygujące podejmować ze zmiany na zmianę, e, menedżerowie średniego szczebla z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, a z kolei zarząd może odpowiednio kwartalnie, półrocznie czy rocznie e, zmieniać strategie i taktyki dla całego e, przedsiębiorstwa. Jakieś jeszcze korzyści przychodzą Ci do, do głowy? Poprawa wydajności maszyn i to niezależnie od tego, czy zaczynamy oceniać ten wskaźnik na nowych liniach produkcyjnych, czy na liniach produkcyjnych, które wykorzystujemy już od dawna. E, mamy jakąś wartość. Wiemy co poprawić, wiemy w odpowiednim momencie co jest nie tak lub pokazuje nam widzimy że mamy jakieś problemy na które trzeba zareagować jeżeli reagujemy no to podnosimy tą wydajność więc to jest jedna z takich korzyści które są widoczne najszybciej najszybciej od momentu wdrożenia monitorowania tego wskaźnika no bo jasne o tym co wspomniałeś że ta uniwersalna komunikacja też jest widoczna, tylko no dobrze, na linii, na liniach produkcyjnych będzie ona widoczna od razu, natomiast na mm, zarządzie z mniejszą częstotliwością. Cytując klasyka, jeżeli czegoś nie mierzysz, to nie jesteś w stanie tego poprawić, nie jesteś w stanie tym sterować. Tutaj Zaczynając mamy... od tego, że nawet nie, nie jesteś w stanie ocenić, gdzie jesteś. Mm. No, i kolejną rzeczą jest na pewno zwrot z inwestycji. Mówisz no tutaj pewnie o konkretnych działaniach, które prowadzimy w projektach innowacyjnych, w projektach doskonalących produkcję? No tak, pozwala nam na udowodnienie finansowej wartości samego projektu. I możemy sobie tutaj przytoczyć taki przykład, jeżeli pracownicy są w stanie wyprodukować 10-15% więcej w tym samym czasie, używając tych samych narzędzi, tych samych maszyn, to jest to wymierny wkład w przychody, przychody całej, całej, całej firmy, całej firmy tak? dokładnie tak. I myślę, że to też jest powód dla którego dostawcy rozwiązań informatycznych, konsultanci, biznesowi tak często wybierają wskaźnik OII jako miernik tego. Jaki był efekt prowadzonych przez nich działań, albo jaki jest efekt wdrożenia systemu MES, wdrożenia systemu SCADA? No bo licząc OII, bezpośrednio zaczynamy liczyć te trzy fundamenty optymalizacji codziennej produkcji. Z jednej strony wiemy, że nasze przychody wzrastają, dlatego że produkujemy więcej, produkujemy więcej odpowiednio w odpowiedniej jakości. Czyli przez zwiększenie wolumenu produkcji bezpośrednio wpływamy na wzrost przychodów. Z drugiej strony dotykamy również obszaru kosztów, z jednej strony kosztów stałych, z drugiej strony kosztów zmiennych. W przypadku zmiennych kosztów możemy wykazać, że zużycie surowców jest niższe, zużycie energii jest niższe, w efekcie finalnym koszty maleją. W przypadku kosztów stałych mówimy tutaj o lepszym wykorzystaniu naszego parku maszynowego, co daje konkretne, namacalne dowody na to, że Wdrożenie systemu bądź działania optymalizacyjne produkcji przynoszą nam zwrot z takiej inwestycji w określonym czasie. Pomyśl, pomyśl o tym w ten sposób. Jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić w przypadku firmy, która ma załóżmy 10 milionów euro obrotu rocznego, jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić, że podnieśliśmy efektywność o 10%, czy to redukując koszty, czy zwiększając wolumen produkcyjny, dla takiej firmy to oznacza, że w ciągu roku ma o 1,2 mln, 500 mln przychodu więcej. To jest konkretny, konkretna kwota, konkretny pieniądz w kieszeni, w budżecie na działania doskonalące, na dalsze inwestycje i, i poprawianie tej produkcji. No dobra, ale żeby nie było tak kolorowo. Czy są jakieś potencjalne problemy, których taki wskaźnik OI może przysporzyć? Musimy sobie powiedzieć szczerze, że ten wskaźnik nie jest lekarstwem na wszystkie problemy pojawiające się w zakładach produkcyjnych. Pierwszy, musimy go stosować na pewno z głową i wyważyć jego wpływ na podejmowane decyzje. Tutaj jednym z takich, jedną z takich polączek, która pierwsza przychodzi mi do głowy, no to jest to, że OII nie, jest toż, nie zawsze jest tożsame z strategią firmy. I mam na myśli to, że mamy, wysokie, mamy wysoki ten wskaźnik, tak? 80% na każdej maszynie. Tylko co to znaczy? To znaczy, że produkujemy szybko, to dobrze, i odkładamy to, odkładamy to na, ma, na magazyn, tam to składujemy. Tylko co w momencie, jeżeli opyt na te produkty będzie niski. Jeżeli nie sprzedamy tego, koszty magazynowania rosną. A z drugiej strony e, koszty materiałów. Jeżeli już wykorzystaliśmy wszystko, musimy zakupić kolejne materiały. I tutaj kupujemy materiały, ponosimy kolejne koszty. I z jednej strony mamy świetne OI, z drugiej strony mamy wysokie koszty magazynowania. Przyszło mi do głowy teraz jeszcze jedna rzecz. Oprócz strategii firmy mamy również pewne ograniczenia, które ma nasza produkcja. Mówię tutaj o wąskich gardłach, które się pojawiają na produkcji. Wyciskając na jednej z linii produkcyjnych maksimum OI, jak się da, ale nie patrząc na to, że. Kilka procesów dalej mamy do czynienia z jakimś wąskim gardłem, który ma stosunkowo niską przepustowość i tak przysparzamy sobie problemów. Najprawdopodobniej te półprodukty będą za chwileczkę gdzieś składowane na produkcji, generując kolejne zatory, kolejne wąskie gardła i powodując, że cały system produkcyjny będzie jeszcze mniej efektywny niż, niż to naj, najwęższe z naszych wszystkich gardeł. Tutaj kolejne, co mi przychodzi do głowy, o czym warto wspomnieć: że OEI to jest tak naprawdę tylko lampka sygnalizacyjna. Pamiętajmy o tym, że wskazuje on nam na to, że coś jest nie tak, gdzieś się coś dzieje niedobrego, natomiast nie mamy e, dokładnej przyczyny. Pamiętajmy o tym, że to jest e, składowa e, to jest wynik trzech składowych i to każdy z nich może mieć. Wpływ na wynik końcowy. I tutaj, kontynuując ten wątek, porównywanie ze sobą dwóch różnych procesów to jedna z podstawowych pułapek. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Porównywanie ze sobą dwóch wydziałów też donikąd y, nas nie prowadzi. Może nas doprowadzić tylko i wyłącznie do błędnych wniosków. I podejmowania działań korygujących, które donikąd nie prowadzą. Już nawet analiza tego wskaźnika w bardzo krótkim okresie czasu jest też daje nam też zakłamany wynik. I tutaj przykładowo, jeżeli maszyna produkuje z wysoką efektywnością do połowy zmiany, drugą połowę zmiany. Nastąpiła jakaś awaria, maszyna nie produkuje nic. Przychodzi ktoś w połowie zmiany, o widzi, o super, maszyna produkuje z największą efektywnością, jaka może być. A wynik ostateczny i tak nie jest taki zadowalający. Sytuacja diametralnie się zmienia, jak tylko dochodzi do końca zmiany. Okazuje się nagle, że to nawet nie było 50% efektywności, być może, być może mniej. Kolejny aspekt to porównywanie. Dwóch linii produkcyjnych, które mają, obydwie ma, każda z nich ma 75% OI, ale, w związku z tym, że mamy trzy składowe tego OI, jedna linia może produkować nam produkty o rewelacyjnej jakości, ale o stosunkowo niskiej dostępności albo dużej ilości e, przestojów, z kolei druga maszyna może nam produkować wyrób o bardzo niskiej jakości, ale bardzo szybko i bez, bez przestojów. To tutaj już mamy nawet pomieszane dwa te procesy, no bo z jednej strony mówimy o dwóch liniach albo w ogóle o dwóch procesach, a z drugiej strony mamy analizę, nawet jeżeli jest ta sama wartość tego wskaźnika, no to z jednej strony na jednej jest coś z jakością nie tak, a na drugiej z dostępnością, wydajnością. Poważna pułapka i warto się tego wystrzegać jak ognia. A jeszcze jedna ciekawostka. Co powiesz o wartości OEI 100%? Widziałem kilka takich, kilka takich przykładów. Natomiast trzeba ten mit obalić raz na zawsze. Wyciśnięcie 100% OEI jest praktycznie niemożliwe, bo oznaczałoby to, że produkujesz produkt, który jest zawsze najlepszej możliwej jakości, czyli zawsze w normie. Maszyna pracuje w. W całej rozpiętości czasu, kiedy jest dla nas dostępna, czyli najprawdopodobniej 24 godziny na dobę, i nie ma żadnych przestojów, żadnych awarii i mikroprzestojów. To jest niewykonalne, natomiast widzieliśmy takie przykłady, dlatego że OI jest bardzo podatne na manipulacje. I powodów tej manipulacji jest sporo. Z jednej strony Możemy chcieć się pochwalić przed zarządem, bardzo fajnymi wynikami OII. Z drugiej strony, chcemy zmotywować operatora linii do tego, żeby cisnął jak najwięcej w to, żeby maszyna produkowała jak najlepiej. Ale ten medal ma też drugą stronę. Być może nie chcemy naszego oper operatora demotywować. Jeżeli on widzi, że robi wszystko, co się da, a maszyna ma OII na poziomie 60%. To będzie go tylko i wyłącznie demotywowało, więc ta manipulacja, jeżeli już to robimy, to róbmy to ostrożnie, ale zachowajmy z tyłu głowy fakt, że OI jest manipulowane i bardzo często nie mówi nam całej prawdy. To co podsumujemy? No to może spróbujmy to jakoś podsumować. To zaczniemy od podstaw. OEI, bardzo popularne narzędzie, bardzo często wykorzystywane z pozoru proste, ale ma również swoją ciemną stronę i jeżeli jest używane ślepo, z naciskiem na maksymalizację wyniku, to może przysporzyć więcej problemów niż korzyści i o tym nie powinniśmy zapominać. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że mierzymy tylko to, jak efektywnie pracują maszyny, ale nie mierzymy Pozostałych procesów produkcyjnych. Nie uwzględniamy tutaj właśnie różnych wskaźników jakościowych, utrzymania ruchu. Nie uwzględniamy przede wszystkim pracy ludzkiej. Co ważne, OI powinno być zawsze wykorzystywane w połączeniu z informacjami na temat strategii całej firmy oraz celów taktycznych na produkcji. I dopiero wtedy możemy rzeczywiście wykorzystać potencjał tego stosunkowo prostego, ale i potężnego narzędzia. Jedno zdanie na koniec. Wskaźnik OEI mówi co, ale nie mówi dlaczego. A to właśnie to dlaczego jest napędem do zmian.